Okej, witam z powrotem na kanale, Kowal z tej strony i tak jak w sumie zapowiadałem w pierdolamento w odpowiedziach do Q&A, zbierało mi się na Stalkera, no i w końcu mi się zebrało, ale to nie jest zwykły Stalker, tylko jest to gra Stalker Call of Chernobyl. Jest to po prostu modyfikacja, która łączy wszystkie trzy mapy ze wszystkich trzech części Stalkera. Dorzuca do tego, powiedzmy, sterowane przez sztuczną inteligencję AI po prostu do gry, które steruje NPC-tami i potworami. No i mamy też dwie dodatkowe modyfikacje, add-ony tak zwane zainstalowane, wszystko będzie w linkach w opisie. Mamy Arsenal Overhaul 3, który dodaje całą masę broni do gry. No i mamy jeszcze Outfit Add-on, już nie pamiętam którą wersję, no w każdym razie kompatybilną z tą, co tutaj mam i z Arsenal Overhaul. I Outfit Add-on dodaje paręnaście chyba nowych strojów po prostu do gry, nowych rodzajów pancerza, znaczy rodzajów, innych wersji znanych już pancerzy. Także jeszcze jedna sprawa, żeby ta modyfikacja, powiedzmy, się uruchomiła, to jest standalone, ale przy odpalaniu gry ten standalone sprawdza, czy macie chociaż, chyba tutaj wymagany jest Call of Pripyat, Stalker, żeby mieć oryginałkę zainstalowaną. On nie korzysta z zasobów Call of Pripyat faktycznie zainstalowanego, tylko sprawdza, czy macie ją zainstalowaną na tym, żeby tak jakby troszeczkę pójść z legalnej strony, czyli hej, mamy tutaj, zrobiliśmy standalone'a, który w sumie nie wymaga Call of Pripyat, ale i tak wypadałoby, żebyście go mieli, żeby można było grać w tą grę, bo tak de facto całą grę skleili od zera i można ją pobrać za darmo. Kwestia tylko, żeby mieć oryginałkę. A oczywiście, że się to da obejść, nie mówię, ale nie będziemy tego robić. Dobra, także zacznijmy sobie nową grę. Jako, że nie jestem masochistą, zacznę na poziomie Stalker. Najwyżej z czasem będziemy zwiększać. Oczywiście Kowal jako name. Jest parę możliwości, jak widzicie. Story Mode to jest, że zaczynamy grę z questem, no i tam trzeba po prostu, mamy dwa questy, żeby wyłączyć mózgozwęglacz i maszynę cudów, czy jak to tam nazwać. No i chyba z pierwszej i drugiej części są pożyczone questy, takie główne storyline, nie ma chyba z Call of Pripyat nic, także nic takiego. Jeżeli chodzi o frakcję, no to oczywiście Samotnik, Iron Man Mode, odpuścimy Survival Mode, to jest Zombie Rush. Tutaj sobie zobaczmy jeszcze, jakąś miniaturkę inną wybiorę. O, ta mi pasuje. Random Location, bo tutaj możemy teoretycznie wybrać jakąś lokalizację. Jedną z tych, ale damy sobie Random Location, żeby się zaskoczyć. Frakcja Loner, nazwa Kowal. Tutaj mamy podane relacje z jakimi różnymi frakcjami, czyli Monolith, wojskowi i bandyci, od razu będziemy wiedzieć, żeby walczyć. Equipment jest losowy, czy tak, czy siak. Możemy dostać coś takiego, a równie dobrze możemy dostać coś innego. No i myślę, że pora zacząć grę. Okej. Wchodzimy. Dobra, najpierw sobie zobaczmy, co mamy ze sobą. Faktycznie HKUSP dostaliśmy. Jesteśmy w Agropromie, o ile się nie mylę. Dobra, co chcę zrobić? Na sam początek chcę wrócić do Rockguardu, nie wiem jak to na... Nie pamiętam jak się ta strefa na mapie nazywa. Chcę wrócić tutaj. Kondor, o właśnie, Boże, do Kondoru. Dawno nie grałem bardzo w Stalkera, także chcę wrócić do Kondoru. Tutaj się troszeczkę porozbijać, paru bandytów rozwalić. Trochę się u Sidora, że tak powiem, ustatkować jakoś ze sprzętem i zobaczyć, co będę miał z tego. Dobra, tutaj mam jakieś skrzynki. Oj, od razu mam jakieś amunicje. Stash Mount. Jak słyszycie, są patrole helikopterów. Jeżeli taki helikopter nas wyczai, no to prawdopodobnie nas zaatakuje. Tych pudełek nigdy nie rozwalam, bo tam nigdy nie znalazłem nic ciekawego. Co mamy ze sobą? W ogóle kurtkę. Nie mamy bandaży, więc trzeba będzie uważać. Mamy tylko dwie apteczki na start. A moment, jeżeli pójdę przez garbage, czyli przez śmieciowisko, nie wiem jak to nazwać, to tutaj chyba będzie spora grupka bandytów w hangarze.
Więc kto wie, prawdopodobnie spróbuje ich wybić po prostu, nawet z tym pistoletem, ale przynajmniej na początku dałoby nam to jakiś sprzęt, który moglibyśmy sponować. Cały czas pamiętam mniej więcej, gdzie są jakieś skrzynki. Na razie praktycznie nic ze sobą nie dźwigam, więc stamina mi się nie kończy. Później to będzie problematyczne, ale będzie to można, że tak powiem, podreperować bez problemu artefaktami, które znajdziemy. No ale na początku co mamy? Pistolet mamy i tyle mamy. A te potworki mnie dalej gonią, więc się nie zatrzymuję tutaj na skrzynki, na jakieś inne pierdoły. Z dwoma apteczkami będę szturmował główną siedzibę bandytów. No może być nieciekawie, ale spróbujemy. Najpierw na spokojnie. Tutaj mamy jakiegoś mutasa już, z którym wolałbym nie zadzierać teraz. O, już nam wykryło pierwszych bandytów. Tak, dobra. Czyli tam jest siedziba bandytów. Spróbuję na... Cholera jasna, biegnę po prostu na tego psa. Dobra. O Jezus! Dawaj. Tam się bandyci oburzą, pewnie i zaczną tutaj gdzieś strzelać, ale na razie mnie nie widzą w tym momencie. Po lewej u góry macie minimapę i ten znacznik, który tak skacze w jej prawym dolnym rogu, on informuje o tym, co są... Nie, to jest beauty. Okej, dobra. I ten znacznik informuje o tym, że jaki hałas generujemy i taki sam od góry będzie się pojawiał w momencie, jeżeli ktoś mnie zauważy, jakiś przeciwnik czy coś takiego. Tutaj mamy mutasy, więc jeszcze odpuścimy. Pozwolimy, żeby duty się tym zajęło. Czyli tam powinność. Tak, ma coś fajnego. Co ty masz? Tylko 74. Kałaszka, to nie. Okej, dobra. Z tej strony jest za duży rozpierdziel, więc próbuję się dostać z drugiej. Nie chce mi się czekać. Tutaj niech sobie duty walczy. Rozproszę też na pewno bandytów w środku tego hangaru, bo nie będą wiedzieć, co się dzieje. No i tak, zanim zaczniemy tę akcję, oczywiście quick save. No i dobra, lecimy od quick save'u. Trzech typów, nie wiem czy widzicie na minimapie, jest w tym samym miejscu. Nad sobą i jeden tam niżej. Mógłbym zaryskować. Dobra. Raz, dwa. Tam ktoś przebiegał. A, tylko trzy naboje. Zawsze to lepiej niż nic. Dobra, mamy trzy jeszcze. To już sześć. Zawieszę na teksturach. Spróbuję się tu przedostać. F5, quick save. Żeby nie musieli nadrabiać wszystkiego. No jest ich tu jeszcze dużo więcej na pewno.
się będę nad tym zastanawiał zaraz. Na razie stanę tutaj. 3 naboje mi zostały do suczki. Co tutaj mam? Dobra, tego unload, drop. Niepotrzebne, unload, unload. No. Dobra, do tego mam całkiem spoko. Amunicji i broń nie jest w złym stanie, więc prawdopodobieństwo zacięcia się jest dużo, dużo mniejsze. Idziemy w takim razie tutaj do góry. Tam jest gościu, ale jest jeszcze za daleko, żebym celnie mógł do niego strzelać. Spróbuję przejść na obkoło. No tak, no jest sam początek gry, więc tak de facto te frakcje nie są jeszcze jakoś super mocne, one po prostu startują z swoich rdzennych, powiedzmy, lokacji. No i każda z frakcji próbuje się rozrosnąć jak najbardziej oczywiście. Także dlatego tutaj na przykład siedziba bandytów jest tak słabo pilnowana. On żyje? Jeden. Spoko, bo to jest amunicja do M-ki. Na początek MK będzie musiał starczyć. Chyba, że tutaj ma... Trafiłem go? Nie, uciekł. O Jezus, jest pode mną. Szybko. Dobra. Ilu ich zostało? 3, z czego 2 na mojej minimapie to są ludzie z powinności, z duty. Więc wydaje się, że chyba został tylko jeden. O nie! Szlak. Jakoś bardzo się nie uszkodziłem, ale dobra. Źle obliczyłem i spadłem w złym miejscu. F5 zapisujemy. Zbieramy sprzęt oczywiście. O, jakąś pompę to się przyda na mutasy. Tak, chyba ktoś z duty się przekręcił, to sobie weźmiemy. Jakie bandaże w końcu mamy. O, dobra. Duty dorwało ostatniego bandytę. Zbieramy z trupów wszystko, co zostało. Nie ma poddawania się. RPK. No to nieźle. Dobra. Schowamy się do środka. Sprawdzimy, jakie mamy łupy po tym rushu na ich siedzibę. No i poczekamy chwilę. Zobaczymy, czy... Na spokojnie trzeba przejrzeć, co podnieśliśmy, bo powiedziałem parę fajnych rzeczy na pewno. No, może tutaj sobie. Dobra. Zobaczmy. Czyli tak, mamy M-kę w dobrym stanie, mamy AKM-a. To jest very nice. Na razie sobie wszystko wyładuję, żeby dokładnie wiedzieć. Też nice. Próbuję wiedzieć po prostu, co sobie zabrać, a co sobie zostawić. Co ten ma trochę lepszą celność. Tak wygląda AKM. Tak wygląda ten kałaszek. Szczerze mówiąc, zostanę przy AKM-ie. RPK wiem, że chodzą w całkiem dobrych cenach, jeżeli uda mi się je naprawić delikatnie, bo dopiero od pewnego momentu można je sprzedawać dopiero. Ten jest bardzo blisko tego momentu, więc go sobie zostawimy. Bizona wywalę, suczkę wywalę, jest mi absolutnie niepotrzebna. Amunicję zawsze można sprzedać, więc amunicję, dlatego rozładowuję zawsze każdy pistolet. Dobra, tą strzelbę na razie też wrzucę, jest absolutnie niepotrzebna. Tutaj AKM-a jeszcze uzbroimy w lunetę. Tam USP, ten kałaszek jest do sprzedania. Ten Glock jest na
10 mm amunicję, a ten jest na 40. 40 jest dużo bardziej popularna, więc tą dziesiątkę Glocka na 10 mm wywalę. Zestawimy sobie tego Glocka. Zawsze warto mieć przy sobie ze 2-3 pistolety, coś takiego, żeby w razie W po prostu mieć jako backup. Tutaj mamy tylko 10, boże, przepraszam, tylko jeden magazynek na razie, więc, ale mamy lunetę, więc tego będziemy używać jako parasnajperki, a na razie biegać będziemy z M-ką. No i kontynuuję swój plan dostania się do kordonu, do siedziby Sidora i tam na spokojnie już przejrzenie wszystkiego, co się dzieje. Jak widzicie, teraz stamina mi już schodzi. Oczywiście podbudować ją sobie mogę drinkami energetycznymi, ale ich nie mam. Mam tylko Herkulesa, który dodaje mi plus 20 do tego, co mogę dźwigać, ale na razie go nie będę zużywał. Nie jest to taki popularny lek, z tego co pamiętam. Moment, jeżeli ja mam złe relacje z wojskowymi, to w momencie przejścia do kondoru wylądujemy na posterunku militarnym i znowu zgarniemy trochę sprzętu. Ile mam przy sobie? 32 kilo, mogę maksymalnie 50 dźwigać. No najwyżej zobaczymy po prostu, co sobie zostawię, a co zostawię na ziemi. No i tutaj standardowo teraz quick save. Przechodzimy. Dobra, no i jesteśmy. Minimapa mówi, że mamy 3 gości. Walczą chyba z jakimś mutantem, więc na razie się tutaj nie będę... Jednak 7,62 daje dużo więcej do mage'u, a oni już mają kamizelki kuloodporne. Dobra, dwóch mniej. Został jeden. Szkoda AKM-a. Użyję M-ki. Jeszcze quick save. Dobra. Mamy to. PDA. Starze jakieś, nie, nic nie było akurat. AKS-74. W całkiem dobrym stanie. I ta AR-ka też. Dobrze. To jest dobra broń. AEK-973, ta wersja jest na 7,62, domyślnie są na 5,45. I to jest po prostu... To ma fire rate taki, że ja pierdzielę. Także na razie sobie tutaj scope. Chyba za nie, z tego co pamiętam, najwięcej dawali kupcy z duty. Co to jest? Coś... Oh, come on! Najpoważniejszy mutant już na samym początku gry stoi mi na drodze do miejsca, w które chcę wejść, i to nawet nie jestem w jakoś daleko poziomowej strefie, tylko jestem w kondorze, do cholery. Spróbujemy się dostać tutaj, zobaczymy, kto tutaj się trzyma tam na tamtym miejscu. Powinni być samotnicy, no ale to się dowiemy. Chyba sobie machniemy jedną flaszeczkę kozaka, jedną banię, bo troszeczkę, jak widzę, się napromieniowaliśmy. Przydałoby się też szybko biegać, a jak jesteśmy głodni, to szybko schodzi, także... Dobra. Tu przynajmniej mamy jakieś ekstra ammo teraz do tego AKM-a. Chociaż osobiście preferowałbym AKMS-a, jeżeli bym znalazł. To jest... Różnicy w statystykach nie ma, po prostu bardziej mi się podoba opcja ze składaną kolbą. Chociaż w realu jest ona dużo mniej wygodna, to muszę przyznać, bo miałem taką wersję ASG i ze stałą kolbą, i ze składaną, i po prostu ta ze składaną była mega niewygodna po prostu do używania. Dobra, tutaj ktoś jest neutralny, widziałem, że celownik mi się zmienił na żółto na chwilę. Tam są bandyci pewnie. Słyszę na pewno bandytów jakiś. Tam są wojskowi pod mostem. A pod tym mostem trzeba będzie przejść. Nie chcę się iść naokoło. Tutaj są już pierwsi kupcy bodajże.
więc pierwszy kupiec tutaj jest, którego spotkamy teraz w grze z naszej perspektywy, z miejsca, w którym jesteśmy. Więc powiedz, że tutaj sprzedać. Szkoda mi apteczki na ciebie, wybacz gościu. Kurde, no... Nie, no dobra, mam trzy apteczki, jedną mogę oddać. Spasibo. My mamy quick save, on nie ma. No i teraz jest zielony. Słuchaj, все вопросы к главному. Zagadać do gówno dowodzącego. Co ten tutaj robił, to nie wiem. Dobra. Quick save. Przeładujemy sobie AKM-a. A gdzie jest kupiec? Nie wiem. Goddammit, pewnie poszedł do walki, jak coś się tutaj działo. Myślę, że to jest kupiec. Nie, to jest bandyta. PDA. To weźmiemy, oczywiście. No dobra, to pogadamy z tymi gościami. Trade, co ty masz? 4000 coś, co ja ci mogę sprzedać. 10 mm ammo. I takie ammo, okej. Okay. To też bierz, tego nie chcę. 45 amunicji nie chcę. No i cholera jasna, ktoś go striggerował, coś tam się strzelają. Nie wiem, czy transakcji, niestety to jest nie do ciągnięcia, ale z tym trzeba żyć. Że na razie pozwolę im sobie postrzelać i przewinę wam do momentu, w którym będę mu sprzedawał. Trzeba zarobić jakieś pierwsze ruble i zobaczyć, co się dzieje w ogóle. Koleś stoi na pozycji snajpera ze strzelbą, pozdro 600. Jeszcze helikopter jak leci, ech. Мужики, отбой! Dobra, mamy, zostało mi jeszcze 1300 rubli, co mogę jeszcze wepchnąć, taki jeden celownik. Oko pseudo... No rozkazuj, dawaj! Oczy pseudo granaty są dużo warte, to sobie zostawimy. Te naszywki, nie wiem po co one są, szczerze mówiąc, w grze, nie pamiętam do tej pory, czy one coś dawały, ale zawsze to jest 400 rubli. Do granatnika. Dobra. Taką amunicję. Słuchaj, u mnie dziel po gorle. Tak, gawari, dawaj! O Jezus, ta jest droga. Albo ten gościu jest absolutnie do dupy, jeżeli chodzi o zarządzanie hajsem. Dobra. Haha. Zobaczmy, co ma za robotę. Dobra, żadnej nie ma. Może ten kupiec w końcu wrócił na miejsce. W międzyczasie pozbędziemy się broni, która jest mi niepotrzebna. No ja pierdzielę, będę musiał iść. O Boże, strzelają się z helikopterem. Ale to jest absolutna nieprzewidywalne. Zapisałem grę na szczęście. Chcę podnieść AK 102. Boże, to jest ten typ, co mu dopiero sprzedałem to wszystko? Ha, 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 nie wierzę.
wojska, którzy pilnowali przejścia pod mostem i zanim wybili tych gości z boja, oni wezwali wsparcie helikoptera. Ktoś tu jeszcze chyba jest. 57 kilo już ze sobą dźwigam, ja pierdzielę. Celować mu w głowę nic. Nic ciekawego. Jeszcze buchy gdzieś. Dobra. Jeszcze jeden gościu jakiś żywy. Nie wiem. Nie wiem skąd. Tylko zostanę w ruchu. Mi się wydaje, że jakby stamtąd do mnie strzelał. Nie? Tu jest, wiedziałem. Wiedziałem, że coś takiego. To się od Janie Pawli. Dobra, to jest wojskowy. Więc jego sprzęt będzie warto zobaczyć. No jednak nie warto było. Dobra, tam mamy jakieś mutanty. Tam się ktoś znowu strzela. Tutaj mamy pełno mutantów, tu się strzelają znowu. Już tego mam dość. Udało mi się wywalić trochę niepotrzebnych rzeczy, które zebrałem, także jestem dosłownie zaraz pod limitem wagi. Zobaczymy jeszcze, co ten tutaj miał. Jest! A to nie, to jeszcze nie jest AKM. Cholera. W jakim to jest stanie w ogóle? O Jezus, strasznym. Sama tekstura moim zdaniem jest przekozacka. No ale dobra. Nie potrzebuję tego, więc to wywalę. Szczególnie nie w takim stanie. To na pewno mamy równiutko 50 kilo. Wrzucimy jedną flaszkę wódki. Chyba aż tyle ich nie potrzebuję. Tutaj spodziewam się spotkać więcej mutantów, szczerze mówiąc, niż... Także użyjemy sobie strzelby do jednego slota, a w drugim zostawimy sobie M-kę i biegniemy do kordonu. No i patrzcie. No nie dadzą mi spokoju, tylko sobie tutaj przechodziłem. Jakiś kolej zaczął do mnie strzelać. Nawet mnie trafił raz, skubany. Trochę krwawie, mam 5 bandaży, więc sobie zużyję jeden. Co ty miałeś? Z bizona do mnie strzelałeś, gość.
okno i zostawiłem kolejną butelkę wódki. Zbliżamy się do Kondoru, jak tutaj dojdziemy. Znaczy do głównej wioski w Kondorze, tam gdzie siedzi Sidor. Także jak tutaj dojdziemy, to skończymy pierwszy odcinek ze Stalkera. Już widać wioskę. Zrobimy sobie M-kę. Aha! Już wiem, dlaczego mnie tutaj ciągnęło. Przypomniało mi się, żeby striggerować główną ścieżkę questową, trzeba pójść do obozu Czystego Nieba na bagnach, który jest... Tutaj jesteśmy w głównej wiosce w Kondorze, a obóz ich jest tutaj. Czystego Nieba. I tam trzeba znaleźć doktora, tego, który Strioloka w pierwszej części Stalkera wyleczył jako tako. No i jeżeli z nim pogadamy, to u niego można striggerować główną ścieżkę questową, która tutaj została, tak jakby w tym rdzeniu tej gry, którą stwierdzi, że dodadzą, żeby sobie była jako taka. No ale dobra, coś mi się wydaje, że troszeczkę za bardzo jestem napromieniowany i teraz kradnie życie. Zobaczmy, jak bardzo jestem napromieniowany. No jeszcze trochę, to jeszcze jedna dnia. Muszę coś zjeść. I jesteśmy u Sidora. Dobra, także na chwilę obecną taki sprzęt mam przy sobie. No i zaczniemy następny odcinek od tego. Mam 5150 rubli około. Także następny odcinek zaczniemy od tego, jak już sobie posprzedaję wszystko u Sidora. Nie muszę wam tego pokazywać, bo to będzie nudne. No i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym.